Anna Kamieńska, w nieparyżu i gdzie indziej. Rozdział 43. Problem dziur w płocie od strony ściśle naukowej. Zapał prezydenta dowodził, że mówiąc o dziurach w płocie, znalazł się w swoim żywiole. Gestykulując żywo, Prowadził gości od płotu biegnącego wzdłuż najbliższej ulicy. Dziury w płocie, dowodził, dzielimy na zwykłe i pozorne. Zwykłe dziury przedstawiają problem o wiele prostszy niż dziury pozorne. Wszystko, co pozorne, jest skomplikowane. Nie będę panów nudził, ale dziury zwykłe. Mają też swą dokładną klasyfikację, którą hmm, ustaliłem sam. Prezydent uśmiechnął się skromnie. W ciągu całego mojego życia, całe życie, poświęciłem tej sprawie i nie żałuję. Nie żałuję. Dziury zwykle występują w 144 odmianach. Wprawdzie ostatnia z nich jest tylko odmianą Przedostatniej, ale liczba parzysta daje lepszą gwarancję zapamiętywania i wszelkich obliczeń, jakie z problemu dziur w płocie wynikają. Pan Rysi, pan Michaś obeszli niemal cały płot, aby śledzić wykład uczonego prezydenta. Zaimponowały im zawiłe, geometryczne rysunki, otaczające każdą najmniejszą, dziurę w płocie. Ich kształty, nawet najbardziej fantastyczne, okazywały się regularne, ściśne, pasujące do teorii naukowej. Taka to już jest potęga nauki, że rzeczy na pozór błahe, poszarpane i nieregularne, jakimi wydają się każdemu laikowi dziury w płocie, nabierają nagle pod wpływem teorii naukowych w jej oślepiającym blasku cech najbardziej nieoczekiwanych, oczywistych i jakby koniecznych. Ależ tak, oczywiście. Kto by to wymyślił? krzyknął pan Reś i pan Michaś na zmianę. Ponieważ słyszeli jeszcze z zapłotu głos buntka jego kolegów, ale woleliby, żeby oddalili się już na przyzwoitą odległość. Kuńcwoty syknął nagle prezydent, nieruchomiejąc przy jednej z najbardziej precyzyjnych dziur, jakie można sobie wyobrazić. No, ale pozorne, pozorne, pan Ryś płonął z niecierpliwości. Rozsadzała go rządza wiedzy. Jak rzecz się ma z dziurami pozornymi, które jak pan prezydent raczył zauważyć, są znacznie bardziej skomplikowane. Proszę za mną rzucił prezydent i przeszedł kilka kroków wzdłuż płotu. Nagle znikł. Pan Rysy i pan Michaś patrzyli zdumieni i przerażeni, ale prezydent za chwilę wynurzył się znowu z tajemniczego płotu i rzekł: To bardzo proste. Jedna deska płotu kołysała się jeszcze leciutko na swoim górnym gwoździu, wystarczyło ją pchnąć palcem, a człowiek znajdował się nagle po drugiej stronie płotu. Ależ to nadzwyczajne! Zachwycił się pan Ryś, który był już widocznie tak stary, że nie pamiętał wszystkich rodzajów dziur w płocie. To niezwykłe. Czy można spróbować? Proszę, oczywiście, natychmiast! I pan Ryś znikł nagle z przed oczu pana Michaśa. Pan Michał jeszcze przedtem upatrzył sobie inną dziurę pozorną. Nie ale tak sobie na wszelki wypadek. I nagle drugi gość znikł przed oczu szanownej akademii. Panowie, panowie! wołali zaniepokojeni luminarze Rozumowa. Zastrzypiały dziury pozorne i zwykłe, przez które uczeni pakowali do środka swe nosy. Ale było już za późno. Pan Ryś i pan Michaś szli ścieżką wzdłuż zarośli, w głąb nieznanego ogrodu. Rozdział 44 Powracające karty i obrazy Pan Rysi i Pan Micha śli ścieżką w głąb nieznanego ogrodu. Powoli zarośla i krzewy zaczęły wokół nich rzędnąć i spoza liści wysokich drzew wybłysnął szeroki, niski dom, wiejski dom, wybiegający obszernym gankiem na placek przed domem zarosły trawą. Gdy się już szło po tej trawie, czuło się pod stobami ślady dawnych kolein. Zajeżdżały do jakiejś wozy czy bryczki, ale było to bardzo dawno, bo kolejny zarosły już trawą, która w tych miejscach była jakby gęstsza i bardziej zielona. – Pamiętam ten dom – powiedział wolno pan Michaś. – I ja go pamiętam – dorzucił pan Rysi. Tylko okiennice były malowane na zielono. Nie było okiennic, tylko dzikie wino zarastało ściany i zwieszało się pod oknami. Kominy były jakieś bardziej płaskie, a ganek opierał się na dwóch słupkach i były rzeźbione. A poza tym to jest taki sam dom. To jest ten sam dom, albo bardzo podobny. Zbliżali się powoli. Mówiąc tak, każdy o swoim domu zapamiętanym z jakichś bardzo dawnych czasów. A zresztą, może znowu wydało się im tylko, że już tu byli, że to wszystko jest dziwnie znajome i własne. Ale naprawdę to dzieje się tak, dlatego, że wiele jest na świecie podobnych domów. Sytuacje naszego życia są także wszystkie już. Dawno wymyślone i zapisane, jakby w jakiej wielkiej powieści. Ale potem ktoś podarł książkę i rozrzucił kartki, a my ją czytamy i czasem wpadnie nam w rękę to, co już było. Bo los przywiał nam tę samą kartkę. A czasem ta sama kartka powraca uparcie i mówimy: "Mam szczęście do tego, albo mamy pecha. A to tylko powracająca kartka tej samej wielkiej powieści. Rozdział 45. Jak się wchodzi w dzieło sztuki. Przed domem na słonecznym trawniku stały sztaluki. To taki malarski pulpit. A obok na składanym stołeczku leżała kaseta z farbami i mnóstwo pędzli. Chętnie byśmy sobie pooglądali te pędzle i opisali ich rozmaite kształty i kolory, ale nie ma na to czasu i nie wypada. Poprzed stalugami stoi artysta w pochlapanym szarym kitlu i jest bardzo zajęty. Już nie maluje, bo pędzle i farby leżą bezczynnie, ale on stoi i wpatruje się w swój obraz. Jest to duży i silny mężczyzna, podobny do atlety z cyrku i trzenka i wydaje się, że powinien dźwigać ciężary, a nie leciutkie pędzle. Ale on wygląda, jakby był bardzo zmęczony. Prostuje zdrętwiałe od pracy palce, po skroni spływa mu pot. Przychyla się w jedną i w drugą stronę. Staje tyłem do obrazu, schyla się i przygląda się obrazowi od dołu między polami swego pochlapanego farbami malarskiego kitla. Pan Rysi i pan Michał zbliżyli się nieśmiało i utkwili również wzrok w malarskie płótno. Ale nie zobaczyli nic na nim. Płótno było puste. Było idealnie puste. Malarz odwrócił się do nich, jakby czekał na nich od dawna i utkwił wzrok w ich twarzach, chcąc z nich wyczytać opinię o swoim nowym dziele. Ale pan Rysi, pan Michaś, zaskoczeni milczeli i przenosili wzrok od twarzy malarza do obrazu. To moje najlepsze płótno, rzekł wreszcie artysta, ale przecież. Tu nic nie ma. Zająknął pan Michał. Nic? Właśnie, że nic. Mądre słowa. Nareszcie zjawił się ktoś, kto zna się na sztuce. I malarz uściskał pana Michasia, a z rozpędu i pana Rysia swoimi potężnymi, niedźwiedzimi łapami. Czy wiecie, co ja robię? Maluję nic. Wielkie nic. Czy myślicie, że to łatwo? O, to na pewno bardzo trudne, zawołał gorliwie pan michać. Mądre słowa. Zapewniam was, najtrudniej jest namalować nic, najtrudniej jest wyrazić i wypowiedzieć nic. A nic przecież istnieje, otacza nas, dosięga nas w każdej chwili, przeczuwamy nic, smakujemy. Na przykład zupę nic rządził pan Michać. Profesorowie z Akademii poćwiartowali cały świat na kawałeczki i wszystkie te kawałeczki ponumerowali i opisali. Ale w ich świecie nie, miejsc, nie ma miejsca dla mnie, dla malarza, który maluje nic. Dlatego oddzielili się ode mnie dziurami w płocie i mają swój święty spokój. Ale dziury w płocie mogą być Niebezpieczne. I malarz zaśmiał się szeroko i głośno. Bundek. Ten ma talent. Najlepsze rysunki na płocie to jego. Wymaluje on rozumowo dla całej akademii. Panu Rysiowi zdawało się, że artysta ma zbyt mało szacunku dla nauki i dla jej przedstawicieli. Wpatrzył się znów w obraz. Może to słońce. Zaświeciło trochę żywiej, bo nagle wydało się panu Rysiowi, że w grubej pokrywie farby oznaczającej wielkie nic coś się kłębi i drga. Wpatrzył się w obraz jeszcze uważniej i nagle zauważył, że obraz go wciąga. Panie Rysiu, panie Rysiu, zawołał rozpaczliwie pan Michał ale obraz wciągnął pana Rysia coraz bardziej. Wciągnął się jedno z jego ramię i wysuniętą stopę wciągnął jedno oko, pół głowy, potem raptownie pan Rys został pochłonięty przez obraz tak dokładnie, że tylko koniuszek wąsa sterczał jeszcze jakiś czas z bieli obrazu, a po chwili on zniknął z jego powierzchni. Panie malarzu, Panie malarzu! krzyczał pan Michaś i zaczął szarpać malarza za jego szary kitel. Ale malarz stał urzeczony tym, co się stało i dopiero po chwili obrócił twarz do pana Michasia. Bezgraniczna miłość sztuki! zawołał i rozłożył ręce. Co teraz będzie? Czy on wróci? pan Michaś tupał i denerwował się jak przedszkolak. Malarz jeszcze szerzej. Rozłożył ręce. To ja chcę iść za nim. Nie mogę zostawić go samego. Panie Rysiu, panie Rysiu, najdroższy, kochany, jedyny panie Rysiu. Ale powierzchnia obrazu, w której znikł Paryś, milczała i nie wynurzał się z niej. Na powrót nawet koniec wąsa. Mam pomysł zawołał Marasz. starajmy się i my wejść w obraz. W dzieło sztuki mawiał mój profesor. Trzeba się nie tylko wczuć, trzeba weń wejść. A przecież mój obraz jest najlepszym dziełem sztuki od czasów jaskiniowych rysunków. Nie jest to bardzo skromne, co pan mówi, ale spróbujmy. To dobry pomysł. Może go tam znajdziemy. Skromność nie przystoi wielkim artystom. malasz i ustawił swoje dzieło tak, że światło padało nań wprost, Tworząc małe słońce w środku obrazu. Pan Michaś dostrzegł nagle kłębienie się czegoś w środku obrazu, potem zupełnie wyraźnie zobaczył otwierającą się w nim coraz większą przestrzeń. Jeden krok był dziełem chwili. W ostatniej sekundzie chwycił za rękaw malarza i nagle zobaczył, że stoi z drugiej strony domu i w ręku trzyma kawał szarego kitla. Widocznie malarz nie zdążył już wejść za nim we własny obraz. Pan Michaś rozejrzył się uważnie. Pana Rysia jednak nigdzie nie było. Rozdział 46. Pan Michaś przestaje być panem Michasiem. Staje się po prostu Michasiem i je pod wieczorek na werandzie. Pana Rysia nigdzie nie było. Ale z drugiej strony ganka, właściwie z werandy domu, zeszła na trawę jakaś dobrze panu Michasiowi znana młoda kobieta. Już wiem, skąd ją znam, snu Często mi się śni, ale kto to jest? Rozmyślał pan Michaś. I wtedy ta znajoma osoba zawołała po prostu: Michasiu, czas na podwieczorek. Idę, mamo, odpowiedział pan Michaś, i wcale nie zdziwiły go własne słowa. To była rzeczywiście matka. Miała na sobie niebieską suknię i biały fartuch, który był w kilku miejscach zaplamiony czerwono, bo dziś tryrowały się piśmie. Czy pod wieczorek będzie na werandzie? Jak chcesz. Na werandzie, mamo. Chyba, że mi pomożesz. Pan Michał, a właściwie już nie pan Michał, ale po prostu Michał, zanurzył się w chłodny cień domu. Doskonale wiedział, gdzie stoi kredens, i kredens stał tam rzeczywiście. Kiedy wszystko przeniósł już na werandę, zauważył, że nie ma Emilki. A gdzie Emilka, mamo? Jeszcze nie wróciła. Zawsze się spóźnia. Na werandzie panował zwykły tutaj rozgadniony. A jeszcze o tej porze roku zawsze stały tu jakieś kosze ze spadającymi jabłkami, które były bardzo smaczne do pieczenia, tylko trzeba uważać na robaka. Jakaś dzieża z wiśniami, albo jagodami. Pod ławką uleżały grabie na gwoździu siatka od do pszczół, których mama wcale się nie bała. Stała też waga, i welały się po podłodze wiązanki ziół, rumianku i centurii o małych różowych kwiatuszkach, które pomagały na coś tam. Michaś obrzucił wszystko spojrzeniem do niedbale, bo przecież znał to wszystko. Jak własną kieszeń i usta miał pełne słodkiego ciasta. A matka przyglądała mu się, jak jadu, z uśmiechem żartobliwym, jakby trochę ironicznym, z tym trochę ukośnym swoim uśmiechem, który wcale nie szpecił. Co będziesz robić po podwieczorku? Spytała, przysuwając mu kosz tych twardych, czerwonych czereśni, które lubił najwięcej ze wszystkiego. Chciałem coś znaleźć na strychu, odpowiedział. Uważaj, Emilka tam się potłukła, bo nie zauważyła tej poprzecznej berki. Więc chodziła tam znowu. Wszędzie się wciśnie siostrzyczka. Nie mów tak o siostrze, jasiu No, to siostrunia. No idź już, idź. Kiedy masz coś złego powiedzieć, piesz nogi zapas. Mama zaśmiała się głośno i potargała mu czuprynę. Rozdział 47, wprowadzający w świat strychu, który nie potrzebuje przymiotników. Nie chciałbym mieszkać w wielkim i pięknym domu. Nie chciałbym mieszkać w pałacu. Chciałbym mieszkać tylko w takim domu, który ma strych. Jak wiele tracą ci, co nigdy nie mieli własnego strychu. Tak rozmyślał Michaś, bo zawsze lubił rozmawiać tak samo, gdy był panem Michasiem, jak i wtedy, gdy był po prostu Michasiem. Na strych wchodzi się zupełnie innymi schodami. Te schody są z drugiej strony domu, z tej, gdzie wejście do kuchni, tyle, że idzie się jeszcze wyżej, zupełnie wysoko, aż tam, gdzie kończą się schody i zaczyna się wąska drabinka. Pod tą drabinką są drzwi do komórki, w której kiedyś mieszkał koziołek. I Michaś, gdy zerknął na te drzwi, zawsze go sobie przypominał. Leżał taki mały i bezradny i podnosił chudą szyjkę z małą główkę o wielkich, wilgotnych oczach. Och, lepiej o tym nie myśleć. Potem wyskoczył w nocy do ogrodu i rozszarpały go psy. Ale siana długo Nikt nie uprzątał i Michał wchodził, aby zobaczyć pustą, straszliwie pustą komórkę z potarganym posłaniem koziołka. Teraz trzeba się wspinać po stopniach drabinki i otworzyć klapę zakrywającą otwór w podłodze strychu. I to jest właśnie strych. Z jednego małego okienka światło pada ostrym promieniem, i w tym promieniu wiruje pył. Poza nim panuje granatowa ciemność. Poczekaj cierpliwie. Zaraz ciemność złagodnieje i przygaśnie. Michaś przeczekał i po chwili ruszył w głąb strychu. Znał tu przecież każdą belkę, pod nogami i nad głową. W trójgodnych zwornikach belek, gdzie czai się największy mrok, wiszą gwiaździste firanki pajęczyn a pająki zwinięte w sobie, napęczniałe jak czarne jagody, huśtają się obok na swojej lekkiej nici. Na zardzewiałym ogromniastym gwoździu wisi stara uprząs z zieleniałej pleśni i siodło, którego nikt nie używa od wieków. Pod ścianą walały się jakieś puste ramy i stare oleodruki. Jest tam przybrudzony obraz haftowany na kanwie, Przedstawiający chłopczyka w spodenkach do kolań, który karmi baranka. Ale Michaś szukał czegoś innego. Pod okienkiem przy ścianie stał kufer i kilka skrzyń zbitych z desek. I Michaś podszedł do kufra z tym samym co zawsze lękiem. Nie, nie mógł się przyzwyczaić, że był to zwyczajny drewniany kufer, takie wielkie pudło. Jego zwalisty, ciemny kształt rozpychał groźnie ciemność, tym gęstszą, że kryła się pod strugą światła. Otworzył okno. Ciemność zawirowała i kurz zawrzał, jak szalony. Na wierzchu leżały stare zeszyty ojca, pełne wzorów i dokładnych technicznych rysunków. Piękne były te rysunki. Każda kreska łówka była. Cienka i równiutka, aż dziw, że kreśliła je żywa ręka ludzka. Potem ostrożnie wyjął Michał różne przyrządy ojca: próbówki, małe prostokątne szkiełka, syrkle i szczypczyki. Potem książki pisane niezrozumiałym, obcym pismem. Ale gdzie są listy i kolorowe pocztówki? Chyba je powyciągała ta wstrętna Emilka. Owie mamie, zawołał głośno.